Nazywam się Jerzy Ziemba. Jestem niezależnym dziennikarzem, publicystą i autorem książek. Od ponad 20 lat zajmuję się zgłębianiem wiedzy na temat zdrowia. Dobry wieczór Państwu, bo to już jest 21. No, w Polsce oczywiście. W innych miejscach na świecie jest troszkę inaczej. Szanowni Państwo, chciałem podzielić się z Państwem pewnymi informacjami na temat tematu, który właśnie będziemy za chwilę poruszać. Zwrócę Państwu uwagę na to, że będę się tutaj odnosił również do mojej strony internetowej. Za chwilkę sobie do tego dojdziemy. Ale przede wszystkim chciałem Państwu podziękować za, że tak powiem, gościnę, dlatego że to już jest właśnie pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia, a robię tego streama nie dlatego, żeby Państwu zająć czas. Oczywiście oglądają nas tylko osoby, tylko te, które chcą. Ale, Szanowni Państwo, chciałem właśnie wykorzystać to, że w ten dzień, jeszcze w ten dzień, u wielu z Państwa są Wasze dzieci, znajomi, przyjaciele, rodzina i tak dalej, ale głównie chodzi mi tutaj o młodzież. Dlaczego? Dlatego, że stan, w jakim znajduje się w tej chwili Polska i ku czemu zmierza, to każdy średnio inteligentny człowiek wie, że zmierzamy ku naprawdę upadkowi. Dlaczego mi tak zależy na młodzieży? Droga młodzieży, jak mnie słuchacie, możecie mieć niewyobrażalne pieniądze, możecie żyć w ogromnym bogactwie, ale również te pieniądze i to bogactwo to wy możecie stracić. Nie obawiajcie się tego, że w ciągu następnych kilku lat nie będziecie mieli pracy. Będziecie mieli pracę. Będziecie mieli tej pracy naprawdę zatrzęsienie. Nie będziecie tylko pracować na siebie. To jest ten problem, który chciałem Wam dzisiaj powiedzieć. Czeka młodzież polską to, co pan premier Morawiecki powiedział. Będziecie pracować za miskę ryżu. I dopóki coś nie zmieni się, to nie ma szans na to, żeby to się też zmieniło. Młodzież polska w tej chwili, ja wiem o tym, nie jesteście zainteresowani kompletnie tym, co się dzieje wokół was, bo wasze życie toczy się w smartfonach, ja to rozumiem, ale przyszedł ten moment, kiedy my, ludzie odpowiedzialni za waszą przyszłość, przepraszam, musimy coś zrobić. Nie zrobimy tego sami, nie zrobimy tego bez was, dlatego że w tej chwili to jest to polskie być albo nie być. To jest ostatnia wasza szansa na to, żeby zaistnieć jeszcze i żebyście w jakiś tam sposób mogli jeszcze funkcjonować. Dzisiejszy stream jest poświęcony właśnie temu, i dlatego dzisiaj, bo jutro, to już wy wyskoczycie ze swoich domów, was już w domach przy świątecznym stole wielu, wielu z was nie będzie. Proszę zrozumieć, że w tej chwili toczy się walka o przede wszystkim przyszłość młodych ludzi. Toczy się walka, żeby zapewnić wam godne funkcjonowanie, żeby zapewnić wam jakieś godne istnienie w niedalekiej przyszłości, dlatego że to, co w tej chwili jest, to sami widzicie albo i nie widzicie, że zakończy się to wielką tragedią was i waszych rodzin, i waszych dzieci, i waszych wnuków i prawnuków i kogokolwiek. Czy w takim razie można ten proces tego szaleństwa zatrzymać i czy można zapewnić wam jakąkolwiek rozsądną, mądrą i bezpieczną przede wszystkim przyszłość? Można. Wszyscy w tej chwili wiemy, znaczy wszyscy, no nie, ale świadomi ludzie wiedzą, że jedynym rozwiązaniem
tego typu problemów i zapewnienia przyszłości godnej na przyszłe pokolenia i dla przyszłych pokoleń jest wprowadzenie demokracji bezpośredniej. Ci z Państwa, którzy nie wiedzą, o co chodzi, w ogromnym skrócie, demokracja bezpośrednia to jest sposób funkcjonowania społeczeństwa dla społeczeństwa i pod kontrolą społeczeństwa, czyli innymi słowy, to jest system taki, jaki w tej chwili działa od 174 lat w Szwajcarii. Jak widzicie, to jest system funkcjonowania społeczeństwa, to nie ma niczego wspólnego z jakąkolwiek polityką. I teraz tak, czy my to możemy zrobić, czy my to możemy tego dokonać? Tak, możemy tego dokonać, możemy ten system funkcjonowania społeczeństwa zmienić. Podkreślam raz jeszcze, że nie mówimy tu o polityce. Polityka będzie budowana wokół tego systemu. Jak to zrobić? Szanowni Państwo, okazuje się bardzo prosto, wręcz banalnie prosto. Ktoś zada pytanie, a kiedy? W obecnej kadencji tego Sejmu, czyli w 2023 roku, istnieje możliwość wprowadzenia demokracji bezpośredniej w Polsce. I wtedy uruchomimy i rezerwy, i uruchomimy wszystkie nasze możliwości funkcjonowania jako państwo, gdzie to my, obywatele, przepraszam bardzo, gdzie to my, obywatele, decydujemy o tym, jak my chcemy żyć, a nie tak jak teraz. Szanowni Państwo, zacznę może szybciutko od tego, że na mojej stronie internetowej, o tutaj, proszę bardzo, widzicie, na mojej stronie internetowej jest taka zakładka. Ja szybko to wam streszczę, bo to ja wiem, że teraz z cierpliwością jest krucho. Szybko wam streszczę, że tutaj w zakładce wiedza, oto w zakładce wiedza, macie zakładkę demokracja bezpośrednia. Ja to dosłownie na parę minut przed wejściem na antenę państwu przygotowałem. Proszę popatrzeć, o co tutaj chodzi i w jakim kierunku zmierzam. Otóż macie tutaj napis, macie tutaj kilka takich artykułów. Ja zwracam uwagę na jak wprowadzić demokrację bezpośrednią jeszcze w 2023 roku. I tu jest tekst, który przygotowałem pod nadzorem, pod okiem pana profesora Mirosława Matyi. Ja tego tekstu nie będę państwu czytał, dlatego że to jest tekst na kilkanaście minut. Wiemy w tej chwili, że każdy chce jak najszybciej się czegoś dowiedzieć. Ja tylko państwu streszczę, o co tutaj chodzi. I jeszcze raz podkreślam, żeby nie było wątpliwości, że nadzór merytoryczny nad tym wszystkim i ogromny wpływ na powstanie tego dokumentu miał właśnie pan profesor Mirosław Matyja, uznany ekspert na całym świecie odnośnie demokracji bezpośredniej. I teraz ten dokument tutaj macie państwo. Ja wam tylko szybko pokażę, co możecie sobie dowiedzieć się. Macie tutaj, co nam da demokracja bezpośrednia, no bo to jest zawsze dla każdego rozsądnego człowieka pytanie numer jeden, co nam ta demokracja bezpośrednia da, o co tu chodzi, jak może być wprowadzona i tak dalej. Macie tu, drodzy państwo, filmy. Celowo napisałem tutaj, których ojciec Rydzyk nie chce Polakom udostępnić w telewizji Trwam. A więc macie tutaj te filmy, które mówią o podstawach demokracji bezpośredniej. Macie również właśnie, tu jest taki link, koło poselskie Kukiz 15, demokracja bezpośrednia. Ważne informacje i wyjaśnienia. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, drodzy państwo, że w polskim Sejmie jest tylko jedno ugrupowanie, które chce wprowadzić demokrację bezpośrednią. Jedno. I tym ugrupowaniem jest właśnie koło poselskie Kukiz 15, demokracja bezpośrednia.
W opisie tego filmu, tutaj pod tym filmem na Facebooku, macie, drodzy Państwo, podane linki, żebyście nie pisali komentarzy, kim jest Cookies, kto on jest, co on mówił tu, co on mówił tam. Szanowni Państwo, w tym przypadku nas to nie obchodzi. Wprowadzenie demokracji bezpośredniej może się odbyć w 2023 roku poprzez zmianę konstytucji w sposób bardzo podstawowy. Jak tego dokonać? Tego dokonać można poprzez wprowadzenie inicjatywy prezydenta Polski. I znowu, bardzo proszę, powstrzymajcie się przed wpisami, kim jest Andrzej Duda, bo to nas tutaj nie obchodzi. Dlaczego? Dlatego, że prezydent Polski może zainicjować referendum zmieniające polską konstytucję, ale tylko w trzech podstawowych punktach. Te punkty są dokładnie opisane w tym wszystkim, co jest na mojej stronie internetowej. Mamy gotowca, który konkretne zmiany treści naszej konstytucji dawno temu już opracował pan profesor Mirosław Matyja. Proszę się z tym zapoznać, bo to zmieni Polskę na Polskę demokratyczną. My w tej chwili używamy tego słowa wyświechtanego, ale to w Polsce, jak wiadomo, nie ma żadnej demokracji, jest semidemokracja pewnego rodzaju. Mówię o tym Państwu teraz i tu dlatego, że wprowadzenie demokracji bezpośredniej właśnie sprawiłoby, że odzyskalibyśmy wolność na każdym kroku, na każdym szczeblu. Odzyskalibyśmy możliwość kierowania naszym państwem. Odzyskalibyśmy możliwość wprowadzenia ustawy, jaką my chcemy, lub usunięcia tej ustawy, jaką też naród chce. Nie pytamy się wtedy polityków o zdanie, nie pytamy się Senatu, nie pytamy się prezydenta o zdanie. Szanowni Państwo, w tym roku, jeszcze w tej kadencji, to może się stać pod jednym warunkiem. Prezydent wprowadzi taką inicjatywę prezydencką dotyczącą rozpisania referendum zmieniającą konstytucję. Gotowiec już jest, co trzeba zmienić. Następnie, niestety, ale Senat musi taki ruch prezydenta Polski, taką inicjatywę zaakceptować. W związku z tym mamy do czynienia z tym, że są dwie osoby w polskim państwie teraz, które w tej kadencji, mogą doprowadzić do zmiany konstytucji wprowadzającej demokrację bezpośrednią i uratujemy Polskę. To jest prezydent Duda i czy się komuś to podoba, czy nie, to jest pan Jarosław Kaczyński. Pan prezydent Duda, gdyby zechciał okazać swój patriotyzm i bycie prezydentem każdego Polaka, jak to mówi, to taką inicjatywę do Sejmu by wprowadził. Natomiast w takim projekcie musi być akceptacja Senatu. To jest bardzo ważne, bo w ten sposób omijamy Sejm. I tylko senatorowie polscy, bardzo mocno niedoceniani, mówią, że tak, należy takie referendum zrobić i referendum dotyczy zmiany konstytucji, ale nie całej. Konstytucja polska, taka w tej chwili jest do wyrzucenia. Natomiast my teraz już możemy wykorzystać tą możliwość, że tą konstytucję polską na drodze referendum możemy zmienić, ale tylko w trzech podstawowych aspektach, czyli referendum bezprogowe i wiążące, czyli wynik referendum wiąże rząd i to jest taki rozkaz, gdzie naród polski mówi wykonać i się nie pytamy nikogo o zgody żadne. Wprowadzenie inicjatywy obywatelskiej, która jest już w konstytucji, ale ona może się kończyć tym, że rząd to wyrzuci do śmietnika i wprowadzenie oczywiście
weta obywatelskiego, którego w Konstytucji zapisanego nie mamy. Te trzy elementy i tylko te trzy, nic więcej, wprowadzić mogą demokrację bezpośrednią i uratujemy całą Polskę. Podkreślam jeszcze raz, że w opisie, który znajdziecie sobie tam państwo, będziecie mieli wszystko wytłumaczone. Czytanie tego, tak jak mieliśmy tutaj taki pomysł, żeby tak zrobić, zajęłoby nam zbyt dużo czasu, bo to jest około 6 stron, a więc to już jest dla wielu osób, jest to nie do przejścia. Dlatego zawiadamiam wszystkich, że takie coś jest możliwe, ale pod jakim warunkiem? Pod takim warunkiem też, że Polacy się o tym dowiedzą i że stworzymy taki naprawdę potężny ruch, który musi być ruchem społecznym, jakim wspierania właśnie prezydenta Polski w tym i wspierania PiS-u w tym. Dlaczego PiS-u? Bo są partią rządzącą. I dlatego jest to ważne, żeby nie zablokowano tego referendum na poziomie Senatu. Drodzy młodzi ludzie, ja rozumiem, że was to może nie interesować tak bardzo i rozumiem też, że nie za bardzo się tym interesujecie, ale za parę lat, jak się teraz tym nie zainteresujecie, to ktoś się zainteresuje wami. I teraz, drodzy państwo, co chciałem pokazać. No więc mamy tutaj dokument przygotowany właśnie, tłumaczący, wyjaśniający wszystko po kolei. Macie to wszystko tutaj przygotowane, natomiast na co ja chciałem zwrócić uwagę, to na to, żeby w tym dokumencie macie adresy e-mailowe, przede wszystkim, do kogo pisać. Potrzebny jest nam taki prawdziwy zryw społeczny. Więc ja tutaj napisałem tak, żeby tu cokolwiek osiągnąć, potrzebna jest potężna, masowa akcja społeczna. Wymagany jest zryw społeczeństwa polskiego. I tutaj chciałem państwu przeczytać coś, co jest w tym zrywie społecznym, żeby było dobrze zrozumiałe. Wszyscy powinniśmy zrozumieć, że ta akcja społeczna powinna koncentrować się na wsparciu, a nie wytykaniu takich czy innych błędów z przeszłości. Akcja ta powinna prowadzić do wspólnego zjednoczenia się obywateli polskich, ale w sposób konstruktywny, bez jakiejkolwiek mowy nienawiści. Wiem, że to będzie trudne do zrobienia. Chodzi nam o wielką stawkę, a nie o zabawę w piaskownicy. Społeczeństwo powinno w sposób masowy wspierać taką akcję, akcję prezydenta oraz w sposób bezwzględny żądać poparcia tego projektu w Senacie. Wiedząc, że media tego tematu nie poruszą, społeczeństwo polskie powinno zwracać się do wszystkich posłów, senatorów, mediów internetowych, komentatorów, do kościoła i innych aktorów sfery społeczno-politycznej o konieczność rozpisania takiego referendum. Pamiętajmy, że chcemy doprowadzić do sytuacji, aby współrządzenie przez obywateli i dla obywateli stało się prawem obowiązującym w Polsce, a nie jak jest dotąd, jest to jałmużna od rządzących dla rządzonych. A więc mamy taką możliwość, podkreślam, może się to stać już w przyszłym roku, w 2023 roku, ale tylko wtedy, kiedy zabierzemy się do roboty wspólnie, kiedy wspólnie wystąpimy o to, kiedy wspólnie zapomnimy o tych wszystkich rzeczach dotyczących tego czy tamtego. Dlaczego wspomniany jest tutaj właśnie Kukiz 15, demokracja bezpośrednia? Dlatego, drodzy państwo, że jest to jedyne ugrupowanie w polskim Sejmie, które w swoim programie ma wprowadzenie demokracji bezpośredniej w Polsce, czyli uratowania Polski. Tego nie ma w swoim programie żadne ugrupowanie.
proszę sprawdzić sobie to programy i zobaczycie, że żadne ugrupowanie nie proponuje tego, co proponuje koło poselskie Kukiz 15. I jeszcze raz podkreślam, bo to będę mówił do znudzenia. W opisie tego filmu, tego wystąpienia, macie, drodzy Państwo, link do takiego materiału, który zrobiłem kiedyś na Facebooku i na wszystkich innych kanałach, odnośnie tego, dlaczego tam jest Paweł Kukiz. Bo już widzę z praktyki, z doświadczenia, że dla wielu ludzi to już jest czerwona płachta na byka, a to wynika tylko z braku wiedzy. Z braku wiedzy, czym jest to zgrupowanie Pawła Kukiza. W tej chwili jest to jedyne na świecie koło poselskie, które coś aktywnie w tej chwili już robi. Nie będę wyprzedzał faktów, nie będę niczego więcej tam Państwu mówił, bo nie chcę, żeby to wystąpienie było zbyt długie. Powiem jeszcze powiem Państwu, że tutaj macie ulotkę do drukowania. No nie jest ona, powiedzmy, w najpiękniejszym sposób robiona, bo to ulotka ta powinna krzyczeć jako grafiką. No, przyznaję się, że ja nie jestem dobry w te klocki. Jak ktoś chce zrobić grafikę lepszą, to bardzo proszę, proszę tylko zachować tekst. A forma graficzna jest dowolna. Mamy tutaj dla Państwa, dla wiedzy, po wprowadzeniu w Polsce demokracji bezpośredniej, co się stanie, ja nie będę teraz tego omawiał. No i oczywiście największą kontrowersją jest, to są trzy literki WIR. Czyli weto obywatelskie, inicjatywa obywatelska i referendum wiążące. Więc tu na tej stronie internetowej macie, drodzy Państwo, pełne wyjaśnienie, całkowite wyjaśnienie, dlaczego to można wprowadzić w tej kadencji Sejmu. Będziecie mogli sobie to ściągać, filmiki, które tam są również zawarte, te, których ojciec Rydzyk nie chce puścić z jakiegoś powodu w telewizji Trwam. Możecie sobie to ściągać na własne dyski, możecie przekazywać dalej, możecie, bo wiele osób się pytało, gdzie można wydrukować jakieś ulotki, bo są osoby, które mówiły, że będą rozdawać to wszędzie, w zakładach pracy, na przystankach, na kolejowych, na dworcach, na przystankach autobusowych, bo mamy ostatnią szansę. Już więcej takiej szansy nie będzie, żeby w tak banalnie prosty sposób za zgodą narodu społecznego, narodu polskiego wprowadzić te trzy małe elementy opisane w tym piśmie, do zmienić konstytucję. Niestety, szanowni państwo, bez zmiany konstytucji, tak jak zaproponował to pan profesor Mirosław Matyja, demokracji bezpośredniej w tym roku nie wprowadzimy. Co będzie w następnych latach, strach pomyśleć. Dlatego jeszcze raz zwracam się do młodych ludzi. Jak o siebie teraz wy nie zadbacie, to już później nie będziecie mieli szansy nawet, żeby o siebie zadbać. Nawet wam nie dadzą szansy. Spełni się to, co powiedział pan premier, będziecie pracować za miskę ryżu. Jeżeli tak chcecie, to nie róbcie nic. Jeżeli tak wszyscy chcą, to nie róbmy nic. Pozostajmy przy tym, co jest, i jak naiwne dziecko we mgle, wierzcie nadal w to, że następna partia przyniesie rozwiązanie. Nie przyniesie, bo nie może. To wszystko jest już opisane. Szanowni Państwo, nie chcę tego przedłużać, bo już jest wieczór w Polsce, Boże Narodzenie, ale bardzo zależy mi na tym, żeby uratować Polskę. Żeby ta Polska nie została oddana w ręce obcych korporacji, tak jak w tej chwili jest cały czas, krok po kroku jest oddawana. Jeżeli nie zadbamy my na całym świecie, jeżeli nie zadbamy o uratowanie Polski, to nie będziemy jej mieć. To jest takie proste.
od nas w tej chwili tylko zależy, na ile będziemy aktywni w tym wszystkim, na ile zrobimy dobra w odniesieniu do tego, co jest wokół nas, ile jest tego zła. A wystarczy, żeby dobro było nieaktywne. To wszystko. I zło obejmie wszystko. A więc my teraz, ja nie chcę zabrzmieć tutaj zbyt pompatycznie w żadnym przypadku, ale szanowni państwo, to co my w tej chwili mamy, to jest polskie być albo nie być. I to jest ostatnia szansa. A pokazałem państwu, macie to wszystko opisane, jak można w prosty, banalnie prosty sposób uratować Polskę w 2023 roku. Wiele osób mówi, że iskra wybuchnie z Polski. No ale na czym ta iskra ma polegać? Wydaje mi się, że gdyby polskie społeczeństwo rzeczywiście no, się zerwało, bo to taki zryw jest potrzebny teraz, to szanowni państwo, tak jak to było 30 parę lat temu, za czasów Solidarności, kiedy padł berliński mur, ale to wszystko zaczęło się od Polski. W tej chwili istnieje taka możliwość, żeby znowu to zaczęło się od Polski, żeby ta iskra wybuchła z Polski, ale tym razem ta iskra, jak się rozwinie w płomień, to ona zmiecie daleko dalej struktury, niż zrobiła to Solidarność. Dlaczego? Dlatego, że a dlaczego do demokracji bezpośredniej nie mogłoby dojść do wprowadzenia w innych krajach? Przypominam tutaj jeszcze raz, bardzo proszę nie porównywać w żadnym przypadku Polski ze Szwajcarią. Proszę nie porównywać Szwajcarii do Polski. Proszę nie mówić o demokracji szwajcarskiej. Skupmy się tylko na Polsce. Pan profesor Mirosław Matyja powiedział jedną fantastyczną rzecz, zresztą wiele takich też powiedział, że w Polsce, bazując na doświadczeniach Szwajcarów, bazując na błędach Szwajcarów, a profesor Matyja ma doktorat z niedociągnięć systemu szwajcarskiego, a pan profesor Matyja wyraźnie mówi, w Polsce możemy wprowadzić polski, nowoczesny, lepszy model niż mają Szwajcarzy. A więc tylko od was to zależy, od młodych ludzi też. Cóż więcej mogę powiedzieć? Wydaje mi się, że wystarczająco powiedziałem. Poszczegóły proszę się zwrócić na moją stronę internetową i tam macie już opisy i tak zwane gorące linki. A więc bardzo wszystkich proszę o to, żeby wykorzystując ten moment, że jesteście jeszcze ze swoimi przyjaciółmi, z rodziną, z waszymi dziećmi, jutro już oni prysną, już ich nie będzie, pojadą gdzieś. To wykorzystajcie jeszcze ten czas rozmawiania z nimi. Nie przekonywujcie nikogo. Przekonywanie jest bezsensowne. Wy tylko informujcie, ale żebyście mogli informować innych, to sami najpierw musicie nabrać tej wiedzy. Przy czym od razu mówię, bardzo proszę, nie bójcie się, bo ta wiedza nie jest ciężka, nie jest straszna, to wystarczy tylko sobie w spokoju poczytać parę opracowań i wszystko już macie. Podkreślam po raz ostatni. Demokrację bezpośrednią, czyli uratowanie Polski, możemy zrobić w tej kadencji Sejmu. Jak i dlaczego i na jakiej podstawie? Wszystko, drodzy państwo, macie tam podane. Także ja przy tej okazji jeszcze raz wam dziękuję za czas. Jeszcze raz życzę wszystkim świąt, jeszcze to, co zostało, wszystkiego najlepszego w czasie tych świąt, żeby przeszły wam wesoło, bezpiecznie, ale też i konstruktywnie. I o to mi tylko w tej chwili chodzi. Do zobaczenia następnym razem. Do widzenia państwu. Czyńmy dobro. Bądźmy dla siebie dobrzy.
mili i pomagajmy sobie wzajemnie. Przekażcie tę informację dalej. Po więcej informacji na temat odporności naszego organizmu witaminy C, zapraszam Was na moją stronę internetową jerzyzieba.com. Pamiętajcie, że wiedza to nie porada lekarska. Konsultujcie dolegliwości z lekarzami i stosujcie także jak najwięcej naturalnych metod.